Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do Teatru w Bielsku-Białej na premierę spektaklu Rewizor. Po pierwsze, zupełnie nowe tłumaczenie tekstu w wykonaniu Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej. Po drugie, zupełnie nowe i myślę, że niezwykle zaskakujące odczytanie tej sztuki, którą proponujemy wspólnie z aktorami, współtwórcami spektaklu, czyli scenografem Michałem Urbanem i kompozytorem Krzysztofem Filusem oraz choreografem Jerzym Waligurą. To historia, która została przeniesiona z czasów carskiej Rosji do bliżej nieokreślonej przyszłości. Który to powiedział pierwszy, że to rewizor? Głowę daje, że nie wiem. Jakby jakaś zaćma. Diabeł rozum poplątał. Przypomina czasy sowieckie, ale nie zawsze i nie w każdym momencie dokładnie. Zupełnie nowa wizja postaci Chlestakowa, tego tajemniczego rewizora, który przyjeżdża, aby zburzyć porządek w tym małym miasteczku, które w naszym spektaklu zostaje zamienione w rodzaj dziwnego urzędu, trochę siedziby firmy, jakiegoś podejrzanego miejsca, które zagubione w przestrzeni, wydaje się jakby być całkowicie miejscem bezkarnym i miejscem, w którym ludzie żyją absolutnie swobodnie i wedle własnych ustalonych reguł. Jednak Chlestakow, który przybywa tam do tego świata, przypomina im o pewnych zasadach, regułach, o pewnym porządku, którym zapomnieli. Nie ma żadnego nowego rewizora w tym świecie. Ten moment zburzenia tego porządku, który został jakby dokonany przez urzędników w świecie rewizora, zostaje bardzo brutalnie, trochę groteskowo, często śmiesznie pokazany, zostaje wyszydzony. I jednak w tym świecie nie ma żadnego ocalenia. Chlestakow przybywa i odjeżdża, a ten ogólny, małomiasteczkowy, dziwny, upiorny świat urzędu z Gogola pozostaje wciąż taki sam. Oczywiście ten spektakl, tak jak o nim opowiadam w tej chwili, nie jest tylko mroczną i ciemną powieścią. Przede wszystkim komedia. Komedia czarna, pełna groteski, pełna bardzo mocno zarysowanych typów ludzkich. To opowieść o charakterach, które wcielają się bardzo dobrze, znakomici aktorzy teatru w Bielsku, z gościnnie występującym w tym spektaklu Mirosławem Neinertem z Teatru Kore, nagrodzonym w zeszłym roku Złotą Maską za rolę w spektaklu Przyjaciel Mela Gibsona, który gra tutaj rolę Chorodniczego. Chlestakowa kreuje Rafał Sawicki, a oprócz niego cała plejada znakomitych aktorów teatru w Bielsku. Marta Sawicka, Kazimierz Czapla, Adam Myrczek, Jerzy Dziedzic, Tomasz Lorek, Kuba Abrahamowicz. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie. 21 marca na dużej scenie Teatru w Bielsku-Białej odbędzie się premiera spektaklu Rewizor. Rozkazy przeklęte. A żeby Was pokręciło z tym Waszym rewizorem i opowiadaczami. Chodzą po mieście i skłócają wszystkich. Plotkary!